Dobra, mam do Was pytanie wspólne. Jedno. Zaobserwowałem już poruszenie także po tej stronie, bo myślałem się, chyba że Państwo macie pytania, które nie cierpią zwłoki. Bo ja tych pytań mam tyle, że możemy to siedzieć do rana, ale nie wiem, o to chodzi. Pani chciałaby? Dobra, ja zadam w takim razie jeszcze jedno pytanie do Was obojga. Marina Cwietajewa mówiła kiedyś, znaczy mówiła, pisała, że poeta ma stworzyć swój język po to, żeby go potem zniszczyć. I chciałem Was zapytać, czy Wy się z tym zdaniem zgadzacie, czy jesteście raczej po drugiej stronie, której ma to można było, czy kredo można byłoby sformułować tak, że poeta ma tylko stworzyć swój język, już nie musi go potem niszczyć. No, Marina Cwietajewa też była w takich rewolucyjnych czasach, kiedy się tak wszystko układało. W czasach, kiedy nie mówię tylko o polityce, myślę o tym, że ona żyła w czasach, kiedy rzeczywiście jedne języki przychodziły po drugich falami takimi ogólnymi przez całą literaturę. Tak? Jeśli się było taką Achmatowo, to zaczynało się gdzieś jeszcze w czasach takiej naiwnej poezji XIX-wiecznej przez akmeizm i później przez całe awangardy. Nie mówię, że ona tak pisała, mówię, że to się wtedy działo w literaturze i kolejne pokolenia przychodziły. A teraz mam wrażenie, jest trochę inaczej, to znaczy żyjemy bardziej na archipelagach i poeci tworzą swoje języki, które nie składają się w większe całości, nie składają się w pokolenia literackie, nie składają się w grupy poetyckie. Coś, co jeszcze było obecne w Polsce w latach 90. znacznie bardziej, a nie mówię nawet wcześniej. To jakoś zanikło, mam wrażenie, może to jest okres przejściowy. I ja bym nie był taki przekonany, czy należy niszczyć. Znaczy, Eugeniusz Tkaczyński powinien niszczyć swój język. No po co, jak to jest całkowicie dobry język i nie należy z nim, dla dobra literatury polskiej nie należy z nim nic robić nowego, tylko tworzyć dalej. Ale czy nie staje się wówczas tak, że poeta staje się trochę więźniem swojego nadpodziw łatwo osiąganego efektu? No to jest specjalnie wybrany Dyckiego, tak? którego sens poezji polega na repetycjach, tak? A no i innych poetów, którzy sobie tak radzili. No Karol Sandburg jest takim poetą bardzo ciekawym, ale jednak operującym w ramach jednego idiomu. A są inni poeci, którzy przez całe swoje życie próbują coraz to nowych stylów. No, są też tacy artyści, tak? Przez pewien czas taki w polskiej sztuce, że w latach 40., 50., 60., że artyści, którzy mieli dostęp do bardziej do tego, co się działo na Zachodzie, robili cały przegląd takiej sztuki zachodniej. Kantor tak robił. Co się pojawiało w Paryżu, to za 3 lata później to robił Kantor. No i potem w literaturze robił to Hahn w latach 90. Ktoś nie pojawił gdzieś tam, to musiało być tak. Ja myślę, że z literatury jest tak, że ona jest tak delikatnym stworzeniem, że nie ma jednej reguły, którą by się dało wmusić wszystkim autorom, czy byłby sens taki. Są poeci, którzy się bardzo zmieniają literacko, językowo, są tacy, którzy się mało zmieniają, ale w obu tych grupach są poeci świetni, kiepscy, to nie pokrywa się. Moje pytanie zmierzało do tego, po której stronie Wy się pozycjonujecie? Ja bym powiedział, że po stronie ewolucji, to znaczy nie po stronie kolejnych rewolucji, nie po stronie stanu w jednym miejscu, tylko pewnych przemian, które, jak sądzę, odzwierciedlają też no, to, że w ogóle podlegamy przemianom w życiu. I to w języku też znajduje swój wyraz, przynajmniej u mnie. Marta? Nie patrząc na to tak zupełnie osobiście, na razie to, co tworzę, ma się mi podobać, tak? I nie dam żadnego tekstu, który będzie się wstydzić. Na razie ten język mi odpowiada, ale że jako ja się no jakby cały czas kształtuje, tak, jestem dosyć młoda, także... Ale ty 3 lata czekałeś na wybór, nic się w tym czasie nie wydarzyło? Myślę, że jest lepiej niż było w domu. Także, no. Nie wiem. Bardziej patrzę na to w takich kwestiach dojrzewania mojego. Może to się też, znaczy no na pewno jakoś przełoży na to, co będę pisać, o czym będę pisać, jak będę pisać.
Także no, pewnie będą jakieś zmiany, ale czy jakieś diametralne, że nagle będę, nie wiem, pisać rymy częstochowskie, no to nie wiem. No to mogą być bardzo interesujące. Albo piosenki ludowe. Bo ja rozumiem, Jacku, że piosenkę ludową zostawiasz na zamknięciu, więc mogę oczywiście z zaśpiewem. Nie, bo tam jest zmieniony rytm, tego się nie da całego zaśpiewać. Ja próbowałem w domu, ale to tylko kot słuchał. Nie miałem zdania w tej sprawie. Proszę Państwa, tak się składa, że ja byłem przekonany, że autorka i autor się znają. Dzisiaj się okazało, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, że dla Jacka i dla Martyny to także jest pierwsze spotkanie. Ale było takie pytanie, jest taki mem, taka powtarzana mądrość ludowa od jakiś czas, że poeci nie czytają poetów. Oczywiście się nawzajem czytali wcześniej. Jacku, ty nie czytałeś. Z Utebiu to. Martyna, czy ty czytałaś Jacka? Tak. No to dobra, opowiedz nam o tym, jak czytałem Jacka. Co myślisz o Jacku, ale bez zbędnej uprzejmości? Bo jak wiadomo, sztuka nie znosi uprzejmości. To jest morderstwo dla sztuki. No czytałam. Ja nie przepadam za poezją generalnie, ale no, miałam z tym do czynienia przez to, że troszeczkę to jest tak, że niektórzy stają się w jakimś czasie podręcznikowymi autorami. Uważasz, że Jacek się stał podręcznikowym autorem? Nie wiem, ale miałam z tym do czynienia. Na przykład na lekcji troszeczkę było to tak pokazane, nie? Że to już tak odciąga pod taki, nie wiem, nie? Nie to zdrowie już. Jacek, pora, już pora. Już sarty ci umiałem. W każdym razie, no, między innymi też przez moją jedną znajomą, która bardzo się interesowała poezją, też miałam do czynienia, rozmawiałam na ten temat, ona była zachwycona. Ja nie czytam poezji. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Tak, ja nie czytam poezji po prostu. Do ciebie mam jeszcze, Martyna, jedno pytanie, które pewnie już dostałaś kilka razy na twarz i dostaniesz po raz kolejny. Dedykacja twojej książki brzmi Dążących do piękna. Nie uważasz, że trochę archaiczna dedykacja? Ja nie mówię, że brzydka dedykacja, być może piękna, ale czy nie archaiczna? Co znaczy dążenie do pięknej ziemi? Się to kojarzy jakoś tak? Ciekawe. To, znaczy, to jest trochę takie, się wydaje, no staroświeckie, jakieś tam romantyczne, już wszyscy odlecieli w szkole. Czy ty dążysz do tego, żeby pisać poezję piękną? Ale piękną, klasyczną, no bo to jest coś takiego, że myśli się piękne, to jest, piękne są teksty Adama Mickiewicza, bo tak. A one są piękne? Niektóre tak. A do którego piękna ty chcesz dążyć? Albo którym to dążącym, do jakiego piękna ty zadedykowałeś swoją książkę? No do tego nieoczywistego. Do tego nieoczywistego? Tak. Mhm. Okej. Okay. Dostałem wyraźny znak, że przy nieoczywistości mamy zostać. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania do autorów? Jeszcze nie może. Jeszcze, bo zakładam, że może Państwo mieli przed drugim czytaniem wiersze, na przykład mogły wyparować w trakcie. I dlatego zapytam, czy jeszcze. Proszę bardzo. Martyna, jak duży wpływ na kształt Twojej książki miał Romek Honet? W sensie, byście współpracowali, dało Ci jakieś rady, ciął, układał i tak dalej, czy jakby to była bardziej mniej sformalizowana współpraca? Ja wiedziałam, że to pytanie padnie i czekałam, czy ktoś. A ja byłam pewna, dlatego że czekałam, czy ktoś mnie określi tym dzieckiem Honeta, tak? Bo to się teraz mówi, wszyscy jesteśmy podobni do Romana Honeta i pewnie ja też. Oprócz tego, że mnie tam wybrał, nie? W tym połowie, za co mu dziękuję, bo w ogóle dzięki temu wpłynęła tutaj. No to współpracowaliśmy, to prawda. Był taki czas, że te początkowe wiersze, te 10 tam, które się pojawiły w tej antologii połów, to były sprawdzane jakoś, ale ja generalnie nie lubię ingerencji, jak mu ktoś mówi, a może zmień sobie tutaj to słowo. No nie, jakieś tam gramatyczne na przykład sprawy, bo ja odwiesz mam problem ze składnią, to jakoś tam jeszcze dopuszczam do siebie, ale
takie oczywiste, że kiedy mi coś zmienia w ogóle mój zamysł, no to nie. Później, jak zaczęłam już pracować nad tym tomikiem, to współpraca trochę tak opadła. Nie uważam, że miał jakiś wielki wpływ na mnie. A wykreślił ci wiersze na przykład? Nie. Nie było tak, że wysyłałaś wiersze na przykład jakąś taką podkreśloną w Wordzie na czerwono zaznaczoną? Nie. Bo ja tak nie wiem, na przykład taki Przemek Owczarek zrobił. To jest zabawna sytuacja, bo my oboje mamy, rozumiem, książki debiutanckie robione przez Romka Honeta, bo mój debiut też był... No właśnie, jaki wpływ na twój debiut miał Romek Honet? To jest o tyle zabawne, że no to jest poetyka zupełnie inna od wierszy Romana. On to robi tę książkę razem z Grzegorzem Nurkiem. I to jest redaktor, który potrafi, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, z dużym szacunkiem podejść do własnego zdania poety. Znaczy, myśmy tam dyskutowali, czy jakiś tekst zostaje, czy nie zostaje w książce. Ale nie na zasadzie, pan tutaj, to pan sobie jeszcze raz tę zwrotkę napisze. To nie jest ten typ, to nie jest ten typ redaktora, na szczęście. Jacku, a ty kiedykolwiek później współpracowałeś z jakimś redaktorem przy swoich książkach poetyckich? Bo w sumie przy nowej chyba Joasia Miller jest pisana. No właśnie chciałbym zapytać, jaki wpływ miała Joanna Miller. Przy wszystkich książkach nieprowadzarskich poetyckich mam jakiegoś redaktora, oczywiście. I tutaj bym mógł powiedzieć, że mam w zasadzie dwóch redaktorów, dwoje. Jeden jest niejawny, ale to gdzieś tam wyszło, to znaczy Maciek Woźniak, który jest, no, jest moim przyjacielem od lat i poetą, którego ja bardzo szanuję, który jest dla mnie ważnym poetą i którego też trochę traktuję jak takiego starszego brata w sensie literackim. I w zasadzie chyba z każdą książką miałem tak, że wysyłałem Maćkowi z prośbą o jego opinię i on mówił, że jego zdaniem to tutaj, a to może nie. Ja z częścią tych uwag się zgadzałem, z częścią nie. Natomiast Joanna, oprócz tego, że robiła ogólną redakcję i tam radziłem się jej w różnych sprawach, właśnie na przykład gdzie wydać jakiś tekst w całości struktury, to przede wszystkim zrobiła korektę. Ona jest bardzo sumienną, dobrą korektorką i to nie jest w żaden sposób umniejszające. To jest ogromnie trudna sprawa robić korektę dobrą, zwłaszcza w poezji. I ona to robi w sposób fenomenalny po prostu, że ją jestem pełen zawsze najwyższego uznania dla niej. To tak mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o redakcję. Strasznie familiarnie się zrobiło, bo się zorientowałem nagle, że w jednej mojej książce też redaktorem był Romek Honet. Zupełnie to wypadło z pamięci. On jeszcze chyba, Paweł, ja tak się wcinam cały czas, coś bym chciał powiedzieć. Może Państwo coś chcą zapytać albo powiedzieć na przykład. Dobra, super. Czy mam dojść z mikrofonem? Gdyby miał nakręcić film do któregoś ze swoich wierszy, to... Czy próbował to zrobić kiedyś pan, albo czy myślał o tym, żeby coś takiego zrobić? Do domu, tak, myślę, że temat. Tak. Film do wierszy nie było chyba takiego pomysłu. Teraz jest jakiś nowy biorowy projekt, ale to chyba jest komiksowy, a nie filmowy. Już nie pamiętam w tej chwili. Część pana wierszy jest w takim projekcie, gdzie sobie wybierają i będą robić... A to właśnie to jest to. No. Ale czy pan sam robi pan rzeczy plastyczne, fotografie, nie, tak dalej? Nie, proszę, czy bro, pan, nie, sobie skierować na przykład taki swój? Tak, zrobić adaptację, jeszcze do tego soundtrack zaśpiewać. Słuchowisko. Nie. To pomyślałam o tych włączeniu wszystkich zdolności. Nie. Zdolności do filmowania nie ma, moi drodzy, wiadomo. Mógłbym tylko odpowiedzieć, jak pewien pan, którego pytano, czy gra pan na skrzypcach, nie wiem, nie próbowałem, więc to jest zasadniczo. Chciałabyś nakręcić się, bo który z swoich wierszy się nazywał do nakręcenia filmu? Tak odbiję pani pytanie, bo Jacek rozmawiał, że mnie zaciekawił. Rygoszek. Tak, to jest zwany rykoszek, robię za tarczę rykoszekowy. Muszę przeczytać. Ja nie znam ten. Nie znasz swoich wierszy? Tak. Znaczy nie kojarzę tak. Chciałem wam zadać jeszcze pytanie o to, czy bardziej piszecie z głowy, czy z intuicji, ale rozumiem, że w przypadku Martyny to pytanie nie ma już żadnego sensu.
Już w zasadzie odpowiedziałaś na moje pytanie. Ale ja, proszę Państwa, też nie pamiętam pytań, które zadałem. Ktoś się mnie zapytał, o co się pytałem autorów, to były spory problem z przypomnieniem sobie. Ja bym chyba zrobiła film taki tam króciutki, nie? Do już sprzedaję mandalenki, to nie był czytany. Nie był czytany, został co na koniec. Jasko, a ty piszesz bardziej z głowy, czy bardziej tak, wiesz, z serca strzeli, intuicyjnie? Bardziej techno, czy bardziej arche? No, myślę, że gdzieś tam wspólnie są te nurty się gdzieś stapiają. Panuje takie przekonanie, że jeżeli poezja jest zrymowana i zrytmizowana, nie daj Boże, to jest już na pewno tylko taka sucha kalkulacja, ale to oczywiście tak nie jest. Myślę, że to się trochę przesuwa też w kierunku trzewi, od mózgu do trzewi. Myślę, że patrzę przez kolejne tomy wydawane. Ale dalej to jest gdzieś, no, gdzieś pomiędzy. No, nie jestem ani trzewiowcem, ani mózgowcem tak do końca. Raczej po stronie apolińskiej niż dionizyjskiej. Bo na przykład niczego nigdy nie ćpam, żeby pisać. Co mnie, jak sądzę, pasuje w jakiejś mniejszości wśród współczesnych poetów polskich. Ale więc chyba tak mózgowcem bardziej. Ale ta druga część bez wspomagania chemicznego też jest ważna. Bardzo mnie zaskoczyłeś tą informacją, że większość współczesnych polskich poetów się wspomaga chemicznie. Tylu ich spotkałem. Nigdy nie zaobserwowałem, ale ja to potwierdzało też teorię, że nie jestem dobrym obserwatorem zachowań ludzkich. To Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Mamy ochronnie, zbliżamy się do 63 minuty i 49 sekund. To jest chwila granica. O, właśnie nagraliśmy. Jeżeli Państwo nie będą mieli jeśli pytam, to ja zrobię tylko szybki quiz, ponieważ mam takie różne swoje obsesje i czasami możliwość prowadzenia spotkania autorskiego wykorzystuję dla zaspokojenia tych obsesji. Mam dla Was quiz na koniec. Jestem bardzo ciekawy jego wyniku, ale jeszcze chciałem Państwu dać możliwość. Quiz, a potem po wierszu i idziemy pogadać sobie przy kawie. Tak, no jak już powiedziałem, że idziemy sobie potem pogadać przy kawie, to odcinku się nie wyrwie z pytaniem, tak? Skoro można zadać przy kawie, to po cóż? Na pewno? Dobra, w takim razie... Znowu chyba za blisko, tak? W takim razie mam do Was pytanie quizowe, którego nie zadaję zazwyczaj i nie zadaję go w ogóle. Ale dzisiaj postanowiłem, że zadam. Otóż chciałem Wam jako literator zadać pytanie, czy jesteście w stanie wymienić, bo potem już będziemy czytali wiersze, więc już lustra. Czy jesteście w stanie wymienić więcej niż 16 laureatów Literackiej Nagrody Nobla? Nie. Więcej niż 16. Tu jest Walkover. Liczę na Jacka. Spróbujmy. Znaczy, ktoś z Państwa jest w stanie wymienić więcej niż 16 laureatów? Ale nie muszą być kolejne. Nie, broń Boże. To co Jacek powiedział, to mi się kojarzy z dowcipem, jak na medycynie kazali się uczyć pana Tadeusza. Jedyny ktoś, student ze studiów podnosi rękę, pyta się, czy płaci nie także. No to z ostatnich lat jest moja... Mikrofon. Wszyscy sprawdzamy. Z ostatnich lat jest Mojan, jest... Lessing, jest... Inter, jest pan Stromer. Lessing. Była. Nicole, Soinka, Chiny, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska. Czesław Raymond, 10. Faulkner, Marquez, nasz Garcia Marquez, Josa też ostatnich lat. 13. Boże,
Proszę nie podpowiadać. Brocki. Stresztopi. 14. Brocki, dalej. 15. Chwila napięcia. Okna już mówiłem? Był. Tak, druga stopa, jeszcze raz. Wylatuję z tego siedzenia. Pearl Buck chyba miała na kodę na planie. Czy miała? Pearl Buck to jest 15. 16? Czyli... Tylko już nie skróć, bo to trzecia. Zrobiło napięcie. A to mam ściągę jakby co? Ja się przygotowałem. No to jest takie, wiesz, to jest pytanie zadane z tak zwanego nienacka. Tak, tak jest. Z nienackiego. Z nienackiego. A nie, a nie jest. Bo się podała na to. Nie, nie, nie. No chyba pewnie się przechodzę. Nie żartuj. Dobra, ja się przyznam bez bicia, doszedłem do 17, bo zapamiętam jeszcze Hessego i Grasa. A jeszcze można, wiesz, tak po sąsiadach polecieć, nie wiem. Zajfert w Czechach. Słowacji nie mają żadnego pojęcia. Nie wiem, czy mieli. Ale niemiecki Hauptmann od razu lecisz. No, tak geograficznie nie wiesz. Jest poetą zaangażowanym i wie. Zapytacie się, po co ten quiz? Otóż jakoś tak sobie pomyślałem dzisiaj, kiedy wychodziłem ze swojej pracy, dowiedziawszy się o tym, że upadła Borussia, ktoś od razu dorzucił na Facebooku takie pismo, wiecie Państwo, nie? Polskich pracy. Tak, więc od razu ktoś na Facebooku dorzucił tekstem, czy to chodzi o Borussię Dortmund. Pomyślałem, gdzie my jesteśmy w literaturze, jakoś tak się we mnie bunt taki obudził, bo to jest haniebne, że w ogóle ktoś nawet w żarcie takie rzeczy robi, a potem pomyślałem, no dobra, ale skoro literatura dla mnie jest taka ważna i to spotkanie dzisiaj jest takie ważne, my wszyscy tu jesteśmy tacy strasznie poważni, to ciekawe, czy ja sam potrafiłbym mieć więcej niż 15 czy tam 16 laureatów literackich nagród. No i rzeczywiście przy 17 się zaczęło. No tak, i pomyślałem, że to... miała twojego zainteresowania literaturą, no czy nagrodą amplamentorem. No, wydawałoby się, że powinno się to tam jakoś tam wiedzieć. Ma spadek wiedzy ogólnej. Ale to może myślę, nie potrzebujemy tyle wiedzy. No, kiedyś trzeba było leć albo... Może tak. Nie mówię o literaturze, a o faktach. Tak jest Wikipedia, to po co. No ale jakby wiedza o nazwisku noblisty nie sprawi, że ta książka będzie ci bliższa. No, myślę, że jakbyśmy czytali, to byśmy wiedzieli. Tak, a w każdej prawdopodobieństwo... Myślę, że przekładać, że Nobel jest w jakiś sposób naprawdę... A to jest osobna historia. Mam nadzieję, że... To jest wartość książki. Na porcie literackim 2014 będziemy mieli okazję porozmawiać o tym, czy Nobel w literaturze jest jeszcze ważny? Co sprawi natychmiast, że pojawią się media, telewizja, nasza dyskusja stanie się ważna, niezależnie od tego, czy Nobel nadal jest ważny. To milion dolarów jest, no spoko, no. Fajnie dostać. Fajnie nie by było mieć, jasne. Ja myślę, że tym optymistycznym akcentem, pół żartem, pół serio, ja ze swojej roli prowadzącego pomału będę wychodził. Niestety mam dla was złą wiadomość. Wy zaczniecie wychodzić z tej roli za chwilę, ponieważ poproszę was jeszcze o parę słów do mikrofonu. Bardzo cię proszę o tym wierzę, do którego byś ewentualnie mogła, chciała, widziałabyś to w jakiejś właśnie takiej formie filmowej. Jacku, do ciebie mam prośbę o piosenkę udziału. Już sprzedałam wam walenki Mari Magdaleny, Wskrzesienie, kłamiemy Mariom, że święcimy. Jest chleb, roztopiona sól. Klujemy w milczeniu. Matka już nie załamuje dłoni. Praskowia czyści prześcieradła. Taki pan wspaniały, a kto sprząta, ten sprząta. Ojciec opowiada o przekrzywionym obrazie w kaplicy. Przez to jego jagnięta rozbiegły się i poprzecinały boki. Siadamy z Praskowią na schodach. Niby między rzeczami ryby. Skrywam się pod jej fartuchem. Nadgarstki wędrują ku kościom policzkowym. Drapią, mokną, znowu drapią. Gracia plena. Nie ma naturalnych rumieńców. Tkwi w szczególe. Hej, bystra woda, bystra wodniczka,
DNA zwite jak sploty stryczka. Hej, mitochondria, jądra komórek, jak ukręcony na szyję sznurek. Siedzą są tacy, myślą, czy da się, jak się nie dało, są na kwasie, ubezwłasnowolnieni przez geny, jak wyrzucone na brzeg syreny. Jedna synapsa, drugiej synapsie truje, na instynkt lepiej załap się. Akson po cichu tak do aksona, co przekazane, trzeba wykonać. Możesz się zwijać, dwoić i troić, i tak cię w końcu genom dogoni. Możesz się zabić, narodzisz się nowy, deoksyrybonukleinowy. Szanowni Państwo, moim imieniem Państwa gośćmi była Martyna Bogiżańska i Jacek Denewicz. Dziękuję serdecznie.